Od 17 czerwca zmianie ulega trasa przejazdu autobusów kursujących w kierunku Orla i ulicy Zamostnej w Bolszewie. Dotychczasowa trasa przejazdu autobusów linii numer 1 i 5 ulegnie zmianie dopiero od parkingu na ulicy Szkolnej w Bolszewie. Znajdujący się naprzeciwko szkoły parking posłuży na czas remontu jako pętla autobusowa i przeznaczony będzie wyłącznie dla pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Od tego miejsca nastąpi przesiadka i autobusy będą poruszać się zmienianą trasą, czyli od parkingu poprzez drogę krajową numer 6, ulicę Szeroką w Gościcinie do pętli autobusowej na ulicy Słowackiego w Bolszewie. W uzgodnieniu ze starostwem powiatowym i urzędem gminy Wejherowo wprowadzamy małe zmiany w kursowaniu linii 1, 4, 5. Zmiany polegają na tym, że na odcinku od strony Wejherowa do przystanku przesiadkowego naprzeciwko szkoły podstawowej w Bolszewie na ulicy Szkolnej autobusy będą jeździły w dotychczasowym rozkładzie bez żadnych zmian, natomiast od szkoły do pętli w Bolszewie przy ulicy Słowackiego i pętli w Orlu nastąpią drobne zmiany i na tą okoliczność przygotowaliśmy nowy rozkład, który w tej chwili próbujemy rozprowadzić wśród pasażerów, aby mogli się z nim zapoznać. Od strony Orla kursować będzie tylko autobus linii 5, zawieszona zostanie linia numer 4. Jednak pasażerowie nie mają się czego obawiać, gdyż częstotliwość kursów linii numer 5 zostanie zwiększona. Od poniedziałku obowiązuje też rozkład wakacyjny. Oznacza to, że nieco ograniczony zostanie kurs autobusu linii numer 2. Natomiast linia numer 7 i 4 nie będzie kursować w szczycie, czyli od 10 do 14.